Tylko 7 minut, cześć, hej. Nakleję jeszcze parę naklejek z tyłu w samochodzie, jakby też mnie nie zauważył wrajczego. Ja to nie widziałem. Zasypało cię, czy nie? A medycznie łezki zostają? Zasypało, zasypało. Ale to musi być piękne, że śnieg chyba spada. No zajebiste, powiem ci. Ja lubię śnieg, a tu nie ma, nie. Wiesz, jak nie masz śniegu przez dojechać. 20 lat, to cię szlak trafia. Przyjedź do nas, twoje domicie szlak trafi. No jak, ja ostatnią zimę tej kuelce bawana lepiłem w domu. No, bo tam ty mieszkasz poza Londynem, to tam masz śnieg. W Londynie no. nie ma śniegu. Dzicze krainy. Kuelce jest za bogaty na śnieg. No, bo za biedny właśnie. Do tego. To bogaci mają śnieg. Do centrum, także nie jest tak źle. Ja mam tak samo jak Nadzik. Wyścig się zaczyna, ty na kolana, tak? Moje stały koty, znaczy ten jeden stał kot, zaraz będzie kable w telewizorze wyginie. No to lecimy, 7 minut tylko. Trzeba się postarać. A, czekaj, ja nie mam ten, czy mam wystawione dobrze siedzenie. Kurde, ja sobie patrzałem, zapomniałem przetrzeć. Trzeba założyć. Nie, to nie widział kierownicy. To... jak nawić sobie subskrypcji? Jest dobry, wiesz, bo patrzyłem czasy moim... pierwszym, trzecim mamy podobne, ale w drugim sektorze jesteś szybszy. To o wiele. Jak szybko nabyć sobie subskrypcji? Moja mama ma zespoły ludzi w kto moim ja? Wieku mniej więcej. No na wielu wrzucam dwójkę, tak. A, wychodzisz dwójką, no. To może dlatego właśnie jesteś szybszy. Szczególnie w drugim sektorze, bo tam takie są zakręty. Bardzo, bardzo, bardzo dużo używam dwójki. I na szczekanie też używam dwójki tutaj. Tutaj? Jedzie? Tutaj? To się nie no. To się nie co ty płacę. Mówisz? Trójka masz wchodzić. Trójka masz wchodzić 100 na godzinę, wychodzi 130 prawie. Jezus, z tymi prędkościami to jesteście niemożliwi, nie? Ja nie wiem, ile, jaką prędkością jadę, po prostu jadę, no. Ma być szybko. No dokładnie. A tu na koniec kerba 160 trzeba mieć mniej więcej. A tu na zakręcie około 70. Aż tak się nie bawię. Zaczynam mieć zrytą banię już. No. I podzielność uwagi jak kobieta. Ale co coś te łezki jednak mówią. Tak, dokładnie. Nightmare gdzie nas sleepa. Nie, dobra, chwila prawdy. By nie jechać z ostatniego, to będzie dobrze. O, już karę serwis dostał. Dobry start. Albo zarzuciło. Dobra, zrobiłem sobie miejsce, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Jak liwa. Dobrze, że Porsche nie jedziesz. Witam pierwszego widza na kanale. To ja. Nie strasz ludzi. To ja. Witamy cię, Ślimaku, na kanale. Oj, szeroko tam, szeroko z tyłu. BMW M4. O kurde,
A to ty, ślimaku, sam siebie utwierdzasz w przekonaniu, czym jedziesz, czy...? Udaję, że ktoś go ogląda. Zadał sobie pytanie i sobie odpowiedział na pytanie, nie? O, siadło. Kurwa. Kurwa, siadło. Mało powiedziane, że kurwa. Siadło. Matko Boska. O, już zepsułem drugie okrążenie. To on wy te czasy macie. Jakie czasy? To jeden tylko dobry czas wykręcił. Kurde, już bokiem idę, zakręt. Ja cały też. Zakręt bokiem idę. Po to są BM-ki. Ja bym cię przepuścił, ale widzę daleko jesteś, bo ja mam... Nie, śmiało. Oczywiście bym się pod ciebie za ciebie zaczepił. Ale chujowy czas. Totolotek to jest, powiem szczerze, że teraz nad Mingiem zrobiłem, kurde, 4-0 w oszczędzaniu w połowie, zmieniamy biegi w połowie, nie? Ale tak. Wiesz co, masz pełny zbiornik, jest inaczej. Ty, do mnie też ktoś napisał. Ślimak. Bo ty. Chyba tak chcę na zajęć pisać, tam? Nie wiem. Nie, ja jadę skupiony, więc... O, jeszcze poprawiłeś, że tak patrzę, co ty zrobiłeś. Teraz spróbujemy jeszcze jedno kółko, może się uda. O, zepsułem początek. O, zamiatane. Miki, tak, to ty robiłeś kupu? Tak, to ja. No sorry, no wiecie. Jadę pomiar, więc... Oko spadko. Aż nie widzę. Ktoś pojechał. No ale... To wszystko twoja wina, masz, jedź. Teraz to już pozamiatane. A jeszcze zostało mi tam 40, więc jeszcze na jedno okrążenie stoi, że to zdążysz. Nie, bo tu, że z końcówkę... Aha, rozumiem, to jest na 40 skończyć, okej. Okay. Uuuu... Na czerwono wszystko. O, dobra, no. Powinęło mnie. No nic, co zrobisz? Trzeba będzie walczyć. Odejdź od tej chłynki. Co? Za chwilę będzie kicia, powiem ci, ty sierściuchu jebane. Sierściuchu. Jak to było, nie? Przeszkoda do Opola. Jak mi kotek na imię. Ja się włączam. Dawam takiego tipa, do pierwszego zakrętu się startuje na pomarańczowym pachołku po lewej. Nie wcześniej. Do pierwszego? Co ja... Jasu. Do startu. Hamuje, aha. Hamuje się, bo jak będzie hamować wcześniej, będzie karambol.
Tak jak wtedy młody. Tu się nie hamuje. Ty jedziesz w tył, ty masz patrzeć. Tak. Wiesz co, Niedziel mówi hamujcie na pomarańczowym pachołku, a pomarańczowy pachołek jest metr przed zakrętem, nie? Wszyscy polecą prosto, Niedziel se pojedzie. Mam dobrze radę. No ciekawe. No jadymy, nie wyszło tak źle. Mogło być gorzej. Który jestem? 9. Dobra, nie jestem ostatni, nie ma tragedii. Ktoś mnie pocisł z tyłu. Nawet wiem kto, ten co się na pachołku kurde, nie się ten. Na pachołku co hamuje. Ja hamowałem późno, żeby nikogo nie spowolnić z tyłu. Jedziemy, ciśnie wszystkich po kolei. Wow. Oj, z Mikim tam ciasno. No powiem ci, on się wyjął łokciami. No i ślimaku. Don't push me. Kurde, powiem ci, że... Don't push me. To jest cyniczne normalnie. Oj, sorki, Miki. Kurde, ja ostatnio dostaję od wszystkich popierdol, tak? No. Mam naklejkę i nikt mnie nie popycha, kurde. Nie, bo ja jadę za tobą. A po prostu ty się już porozpychał. O, trochę. Ładne wyjście miał z tego zakrętu. Tak, trzeba było poświęcić pół godziny wcześniej i sobie przypomnieć, że ta BMK lubi bokiem. Thank you.
Znowu pierwszy sektor rekordowy. A mówiłeś, że masz na niego sposób. Jeszcze pozostałe dwa i będzie spoko. No właśnie z tym już mam problem. Nightwing, bo przerwę tam robisz z przodu. No patrz. Będzie atak, będzie atak. A, będzie kara, będzie kara. Sorry, nic się nie dzieje. Targi w końcu mnie wyprzedził, bo miał lepsze tempo i biedaczek męczył się za mną. Najpierw będzie kara. Kurde, nie mogę tego zakrętu jakoś przejść normalnie jak biały człowiek. Jak biały człowiek. Idzie jak Rumun, wiesz, krawężniki kradnij po drodze. Zdrobina rasizmu. Poszło. Ale normalnie na żyletki. Nie zostawiłeś tam miejsca. Ale gdzie fajnie. Się, gdzie się wpychasz? Mógłbyś tak był potrzebny i poczekać chwileczkę. Bo dopiero to się zdążymy. Wiesz co, jadę cały czas na drugiej mapie paliwa, także masz szansę doganiać po prostu na spokojnie. O, bezczesane. Ja sobie oszczędzam paliwo. Ja już miałem zajmować się wewnętrzną. Wiem. Ja zmienię wam biegi w połowie, mam 3,1 okrążenia do końca. 3,1 to za mało. Jak za mało? No potrzeba 4,1. Jak? 9 czy 8? No to patrz, jest piąte, więc potrzebujesz... Zacząłeś. Potrzebujesz 4 okrążenia jeszcze. Tak, tylko zacząłeś piąte. Już ci nie starczy, już jest do boksu. Kurde, rudy na mnie gonił. To źle policzyłeś, Niedziel. Albo ściemniasz. Ściemnia. Też tak się. No, żebyśmy wszyscy zluzowali poślady. Słuchaj, jego zliczeniem to jest, wiesz, dziesiątki, sekund, to jest wszystko się mówi. Zliczenie tak, moje oznacza, nie galony. Słuchaj, on musiał dobrze policzyć, bo on ma traumę przy wjeździe do pitu, więc on musi... Szczególnie w Gran Turismo. Dokładnie. Tak, u niego jeden w boksie stoi na samym początku, żeby go dopchać. To ma to Corsa. Żeby ma skręcić. To
wcale nie jest śmieszne. Ale miałem z Nightwingiem zajebistą walkę, powiem szczerze. Bardzo fair. Takie się ceni po prostu. Też biednie 2.8. Ja mam 3.2. No, ja zrobiłem właśnie lepszy czas jak na kwali. A ja, panowie, 1.7. Uuu. To przeze mnie chyba. 1.7! Wszystko spalił. Ja się mam lubi oszczędzać. Ślimak kopci od rana już. Jak to nie papierosy ślimak, to samochód. Bo chciałem i Horna wyprzedzić i dopiero oszczędzać, ale niestety. Tu trzeba wyprzedzać na Sempa. Kurde, nie dojadę. No nie, jeden nie dojedziesz. Ale wiemy, kto będzie z przodu w drugim wyścigu. Jak zwykle. Polowo rzeczy moje. Powiem wam, że między 2 a 6 to jest tak ciasno. A jest szansa, że coś odpierdolicie tam między tym 2 a 6? Zawsze. przy takim ścisku, człowieku. Ja się z tyłu za Mikiem się widzę, że tam się stukają dobrze. No nie za Mikiem, tylko Mikiego jak zwykle. Aha! Tak. Za tobą. Ja to sam muszę, nie wiem, kurwa, po prostu celowo na dupie zrobić, żeby mi wszyscy wiedzieli wszędzie trafić. A już sobie, kurwa, hak założę. I jak nieraz wchodnica i będzie poptokak. No to witaj w klubie. No to ja mam 0.7, więc spoko. 0.7. To akurat dobrze jest. No ale ty też teraz okrążenie już ostatnio. Ja nie jestem chyba jedyny w takim. Ja już nie zrzucam do dwójki. Jest pan, jest do pana. Komuś zrobiłem. Nie ma dużo szczęście, ci z tyłu się zajmują sami sobą. Nie ma co oszczędzać, przecież ten talony jakieś mają być. Jebać biedę, kurna. Inflacja nie ma znaczenia, nie? Ja zawsze za tymi tankuję. Jest. Oj, ciasno tutaj. Ja zmieniam biegi na 1/4, nie? I mam mapę na 3. Taka bieda jest. Ale mówię, jak na 6 z tyłu się zajęli sami sobą. Wszyscy. Ja mam 1.3 na ostatnie okrążenie. Ja też teraz mi 1.3 się pokazało. Ja mam 1.0. Ja mam dużo za mało, dobrze, że przeoszczędziłem. A ja mam 0.2. Teraz mogę pocisnąć. No ja mam teraz. Spróbujemy tego fastest lapa, bo Sarvis ma najlepszy. No dobra. Ślimak, wjechałeś? No musiałem puścić jednego, żeby wjechać.
A nie, to ostatnie w Brązanie zacząłem. Nie. To jeden skończył już. Bez sensu. Ryba wjechał. Ale już by jeden skończył, już się czas skończył. Więc powinno mnie tam. Mapa 3. Dobre. Wiem wam panowie, tutaj to się rozegra o to, kto ma więcej paliwa. Ale z Nightwingiem to miałem walkę po prostu przepiękną, żeśmy się mieniali z tyłu. O, ja teraz się jedno podejście do niego. Myśmy się zderzyli, także. Tak? A nie, ja miałem jedno podejście do niego, nie wyszło. Poczekałem dwa kółka dalej i mi się udało dohamować. I w Horde jaki miałeś najlepszy czas? Znaczy jak masz? 2-5-3. Jak tam kurs na górze, fastest lap? No na razie idzie dobrze, 0-3 minus. Ja nawet nie zamierzam próbować, mam za mało paliwa na takie doperele. Mam 0-3 paliwa. Ja mam 0-6 w tej chwili, tak się dowiozę już. Ja mam 0-2, nie wiem czy kurde mi starczy do końca okrążenia. Jestem na szykanie, ale już ostatni. No masz 7 sekund, także wiesz. Ale zwolniłem mocno. Więc pewnie nie zrobię tego fastest lap. Chociaż może... Tak na styk. O, dałem radę. Kurde, dziwne to jest. Czas się znowu przejechałem, nie macie jakby było 0-0 i... nie było raczej. I mnie zaliczyło. Dobra, drugi nie jest źle, 6 miejsca startowałem. 0-1, ja to jadę na oparach. Ja jadę całe okrążenie na oparach, na prostej trasie. Ale powiem wam, gdyby nie paliwo, to Nightwing, ile miałeś wachy? Czy, bo też wolno strasznie jechałeś. Nightwing wyszedł. A, wyszedł. Jak to wyszedł? Zero miałem. Z czatu. Aha, z czatu. No jestem. Wrócił. A wróciłeś. Nightwing, no super walka, zajebiście było, podobało mi się. No przegrałem, bo paliwa nie miałem, musiałem odpuścić. A ty nie dzieliłem, miałeś w końcu tego paliwa. Ty samo to wszyscy. Czyli nic! Chyba nie, bo miałeś mniej ode mnie, bo tyle samo. No bo ja włączyłem sobie mapę trójkę i zmieniałem biegi 1/4 i zaoszczędziłem. Do końca. No ja spadłem. A jak kręcę sobie bączki? Ale na nieudany wyścig, 4 miejsce, nie jest źle. A Miki, bo Miki był 3/4. Trzeci dojechał. Trzeci. Ale nie, bo jest 4 za dnia, jak patrzyłem. No nie, bo trzeci. Z Nightwingiem się tam biliśmy i ja byłem chwilę 4, później Nightwing jednak, wiesz, umiejętności objechały. Aż sobie zapiszę, bo ich brak. Bo był bardzo fajne. Wyścig bez wypadku. Właśnie. Dobra, jedziemy? Czy jakaś przerwa na palenie? Nie, przerwa. A na, nie ma ślimak. Na siusiu przynajmniej, nie? 2 minuty. Dobra, 2 minuty z zegarkiem w ręce. Kurde, to lecę. Było nie bić. Kurde. To dobra, szybko włączamy. Zero zrozumienia. A to może siku, Quakes? To włączaj. To właśnie tak mówię, nie? Dobra, teraz czekaj, ja jadę w miarę ze środka. To trzeba jechać na których gumach? To dobrze było pojechać na miękkich. Dobrze, mam miękkie. Jadę z tyłu. Ja jadę miękkie, bo z tyłu nie ma co. Na twardych stronach. Czemu zawsze pierwsze wyścigi przeważnie kończę 4? Ja nie wiem. Ja kończyłem pierwszy, dopóki Quarks się nie zjawił, kurwa. No co, ale bzdury gadasz. Żadnego wyścigu sobie nie wygrałem. No oprócz ostatniego. Panie, ja do tego biznesu dokładam, tak? Tak, tylko jak kontrola skarbowa przychodzi do warsztatu samochodowego i mówi: Panie, pan od 30 lat jesteś na stracie.
co roku 5 tysięcy na minusie. Jak z czego pan żyjesz? A wie pan, ja mam weekendy zamknięte. Wtedy odkładam. Dobra, gotowi? No. Ale jak nie zaakceptuję, to będę miał tu dodatkowy czas, no nie? No zawsze. Nikim ma dla ciebie taki guzik do akceptacji. Tak, ja ci mogę zaakceptować od razu. Ty, a chwila. Jeszcze tylko z jedną rzecz. Nie straci się jeszcze. Co tam już ustawia na tej kierownicy, chyba jakieś czarnomagie. Nie. Samochód trzeba ustawić. Nie wiem, czy to nie da średnich, kurde. Ja miękkie jadę, bo średnie na początku są... No średnie to się męcz, powodzenia. No, męczarnia. I tak musisz założyć. To można sobie mieszać. Tutaj trzeba jechać, tak oszczędzać PO, żeby jechać na nich jak najmniej. No, ostatnie pozycje to najlepiej, na, moim zdaniem, właśnie jadę na średnich. Ja na początku też jadę. A ja chcę stracić. Simak, klikaj. Ja jestem człowiekiem, który... Nie dadzą zapalić. Traci. Zwracają się nad człowiekiem. On ma za łatwo i u tego utrudnia. Simak, my ci tu się zgodzę. Dbamy o twoje te. Tak. Dobra, go, Power Rangers. Go, Johnny, go, Johnny, go. Ja też startuję na średnich. No, i pięknie. W swoim wypadku to wszyscy wiedzą. Ale z pierwszego pola masz ten na miękkich lepiej, mi się wydaje. I uciekasz. No, nie trzeba paliwa. Z drugiego. Ja startuję z drugiego, nie mam pozycji. Ryba mnie oszukał. Czy ryba... Nie, to nie ryba, to była wydra. Czy wydra wygra? Ryba mnie oszukał. Jest ślimak z tyłu na zderzaku, jest... Nie zamykaj, ślimak. O, ryba, ale spadł. Na awaryjny wszedł. Popsuł się silnik, wybuchł. O, sorry. Wiedziałem, że to tam jest, ale nie wiedziałem za bardzo jak. No o, kurde. Kurwa, się rzucacie. O. Na miękki, tak? Nie wiem. Ale co się przede mną dzieje? Co tu się wyprawia, to po prostu poezja. Poezja. 6 aut do jednego zakrętu wchodzi. A Wiktor ma ciekawe malowanie. To mój syn malował. Kredkami. To nie ja się pchał. Nie, to moja wina, ja go pukłem. Oddaję pozycję. Na dzik. Pukanko. Oddałem. Średni opadek, burzywa. O, przyhamowałeś. No jak w takim tłumie, to się niepewnie czuję. To nie wiadomo jak jechać i którędy w tym tłumie. Zawsze wcześniej zahamować. Tak nie masz strefy komfortu? Kurde, no napisane z tyłu, don't push me. Ktoś we mnie tu wjechał. Kurwa, Nadzi. Sorry. No so sorry tutaj, no bez przesady, już raz mnie pchasz tutaj, potem drugi raz. Tak to wiesz. Hamowałem się wcześniej, ale tam było ciasno, ja dwóch jeszcze miałem z tyłu. A to masz już samochody z tyłu do twojego hamowania z przodu. Tak? Ja go nie pchałem. Bał się, że mu w tyłek wiadom. I to było na wyjściu zakrętu nawet też, nie? To nie było na hamowanie, to było na gazie już. Tak naprawdę. No i właśnie. Na dobrą sprawę miejsce, znaczy trzeba muszę zobaczyć powtórkę. Powiem ci szczerze, nie wiem, ja cię nie widziałem. Bo tej wersji się będę trzymał. No, 13 sekund do tyłu od każdego teraz. Ojeciec, ale się ślizga ten złom. Ajajajajajaj.
siecieć. Tu się przezroczysty robi. Już nie. Zapytałem cię Nightwing, to przepraszam. No, to się samo mi tu się zgatyźniało, panowie. Ktoś tutaj zaliczał żwireczek. I ostry poślizg. No, żeby już nie wjechać znowu w kogoś. Kurwa, znowu. Za co te pół sekundy? Za co ja się pytam? No mówiłem już wcześniej, że tą grę powinno się odwołać z tymi karami. Zauważyliście, że Niedzial im dalej jest w grupie, tym mniej gada? Bo się bardziej skupia! Ja jestem skurwiony tutaj. Dajcie się chłopakowi skupić. Odbujemy się na chwilę. Oj, shit. O, szeroko Nightwing, szeroko. Ja się cieszę, że wasze tempo, jadąc na średnich, wasze tempo trzymam. Ale błąd, najechanie na trawkę. Thank you.
i za co ta kara? Czasami jest dobrze w GTS-a pojeździć, to jest reverse grid, czasami można Quelxa z tyłu zobaczyć. Widziałeś go kiedyś z przodu? Z przodu to ja go widzę cały czas, jak w PC2 jedziemy. Widzę przed sobą cały czas. Ale że co rozumiesz przed sobą? No, w sensie z przodu, przed moim samochodem, nie za moim samochodem. Co? To ja widzę Quelxa za moim samochodem. Tak mnie dubluje. Dobrze wam idzie. Kurwa, musiał wylecieć, więc paliwo zaszczyt. Ale przestrzeliłeś. Cholera. Mój plan poszedł się jebać. Kurwa, udać, no. Zaczyna się taniec gwiazdami. Ja nie chcę zaoszczędzić, co za to było. Pamiętasz mnie? Boże, co wy tak wcześnie tu hamujecie? Jezu! Nadzik! Kurwa! Poszedł. Ale strasznie wcześnie. Ale jak ktoś z tobą przed tobą hamuje, to masz do wyboru albo do niego walić, albo hamować. Szkoda, że nikt nie ogląda mojego streama, bo ja widowiskowo tak jeżdżę. Ja będę oglądał, jak skończę wyścig. Dokładnie, ja też. Jak na wszystkie później. Ja tam inną dostępną wyścig. Ale jakby, cytując Jedziela Ślimak, to masz konsystencję jak śmietana. Zawsze tak samo. Ja nie mogę doczekać miękkich opon. Ja też. I co? Kto miał rację? Mówiłem. Znaczy tak czy tak trzeba było jechać, więc i tak że pół wyścigu trzeba jechać na tych i tak, więc... No nie, no teraz jedziesz większe zdania. Pół. Dlaczego nie? Ja teraz do boku zjeżdżam. Po miękkie. No a jak? A, po miękkie. 8 okrąży na miękkich, nie? Na spokojnie. Tak. Taki jest plan przynajmniej, a czy się uda? Czy na spokojnie będzie? Ładna walka, Rudy. Dobra, żeby znowu w was nie wpaść. Box, box, box. And then the hammer time. Ładowanie się do T1-W3 to też nie jest za dobry pomysł. No nie, W4. W4 w sumie, no to tak. Czyli będzie co komentować. A jak tam idzie komentarz Ślimak z tego wyścigu PC2? Niestety ten Markus ma awarię w domu i nie da rady. O! Aż mi się smutno zrobiło. No niestety, życie.
Więc ja się wezmę za to sam, bo wczoraj się chciałem wziąć, ale niestety... Trzymamy kciuki. Kotełek mi przeszedł przez kable i mi odbył internet. Miejmy nadzieję, że ta awaria to nic poważnego. No nic małego, że tak powiem. O kurde. Na to też pewnie dzisiaj nie ma. No tak. No bywa. Ja myślałem, że ludziom w takim wieku to raczej nic się nie powinno dziać. Że już mają takie spokojne, stateczne życie, wiesz, takie poukładane. Emeryta. Dokładnie. Staruszek Logan nie miał takiego nudnego życia. A się działo. No na mięki to się jedzie, przyjemnie. A żebyś wiedział. I tak cud, że więcej nie straci na tych mediumach. Ile będzie ogromny? W ogóle 14 czy 15? 14 okrążeń zrobimy pewnie. Ja zapomniałem, jaki to jest beznadziejny zjazd, kurde, do boksu, ale no. Bym wyrżał. Poszedłem pełnym piecem. A tu kurde, banda nagle wyrosła. Banda murek. Kurwa, długo jeszcze mam czekać? Pół godziny, pół minuty trwa, zanim on dojedzie do tego pizzeria. Strasznie długo, no, strasznie długo. Teraz zobaczymy, czy mi się podcięcie uda. Ale chyba nie, bo tam widzę, że ludzie wyjeżdżają już. Chociaż częściowo. Ja dużo zyskałem podcięciem. Miałem 18 sekund straty, a teraz mam 6. Nie wiem, ile ludzi już zjechało, ile nie zjechało, ale chyba jeszcze przyłówka nie zjechała z tego, co widzę. Nightwing przede mną, 3,5 sekundy. Miki, co cię tak odsadziło z tyłu? Wyłapałem żwirek. Oj. Siku musi się. Bo tam czubka będzie miała długi pit stop. Paliwa mało. Jak tam na mediumach Nightwing? Nie wiem, czy on jest na czacie, czy nie ma? Jest, był. Jest. No, bo te mediumy to są takie nieprzyjemne. Gradliwe wręcz, bym powiedział. Dopóki mnie nie powiozą na pobocze, to powiem ci, że będę się o nich dobrze wypowiadał. Pokazuje mi 3, ale to niemożliwe. Może możliwe. O, Rudy już poznał mediumy. Drugi zakręt. A ty też widzę, bokiem lecisz. Nightwing też bardzo szeroko. Na jakich gumach jedziesz? Na granicy spina, tu na widzę. Na czarnych. Nie, broni ale w masz czy średnie?
A jak myślisz? Myślę, że średnie. No. Na miękkich, którym się nawet stał nie bił, tylko cię puścił. Nie. Tak, miejsca ci zostawiałem i mnie wyniosło. Dziękuję. O Jezu, no dramat jest. Ale za to ładnie bokiem idzie. Ciekawe, jak tam Liwar się będzie bawił M3. On M3 jedzie, oh wow. No, powiem ci, że ja bym chciał tą M3 pojechać, no ale tutaj no, nie ma szans tą M3 tutaj. Można zrobić na przykład jakiś taki wesoły wyścig M3 Nordschleife, nie? Ale wiesz co, właśnie to nie ma fanu, jak jedziesz po takim według mnie. To jakiś fajny taki krótki tor albo... Okej. Okay. Coś takiego, żeby bokami polatać, a nie wiesz... 20 km. Cukuba. Kuba, no to krótki tor, no. Albo M3 w AC na tym Highland Short, po mieście. Czemu ryba oddał pozycję? Paliwo mu się skończyło, czy co? Albo M3 będzie słabsza na prostej. Ale nie, dosłownie dzwonił i to tak wiesz, to jakby zahamował do zera. Nie no, jedzie dalej. Już nie. Boże, nie mogłem przez dłuższą chwilę ogarnąć, gdzie ty za mną jesteś. Masz, jedź chociaż tyle w ramach rewanżu. O kurde, Jacek. Trzeba bardziej oszczędzać. 2,9. 2,9? Czy też prawie jakbyś paliwa nie miał? Kurde, znowu ten glonojad za mną jedzie. A co ci się jest? Jeszcze mam daleko. Glonojad. Bynajmniej nie mówię o rybie. Miki, na jakich oponach jedziesz? Średnich. To cię nie puszczę. Uuuu!
Chłopaki, ja nie chcę straszyć, ale będzie 16, 17 kółek. Nie ma szans. Te 15, 15 będzie. Nie ma szans. Nie, nie z tym tempem. No, popatrzcie. Jest 12 kółko, mamy 6 minut jeszcze. No, a po 2 minuty każde. No. A mamy, mamy troszkę ponad 5 minut. No, to masz 3. Zmienicie. To masz 15. Nie ma szans, nie da się 15 zrobić. Nie. Teraz masz, zobacz, równo 5 minut. No. No. Czyli co, masz 2,5 kółko. A umiesz liczyć? No, to będzie no. 14, tylko to 12, 13, 14 i koniec. Nie będzie 15. No, myśmy ostatnio nam mało, nie, dużo nie brakło, także... A teraz nam braknie. Musi nam braknąć, bo mi paliwa braknie. No mi nie. Ile masz Niki, przez ciekawość? Ja mam 3-6 kółka. Ja 3-4. 3-1. A ja 2-5. Też lałem ja trochę 2. więcej. 2-3, więcej nie zaoszczędzę, zaraz policzymy. O kurde, nie da rady, bo on ma 8 sekund przewagi nade mną. Nie, nie będzie 15. No chyba, że kufa byłoby nam mega styk. Ale byłby shit, jakby dojechało dwóch do mety tylko. Nie, bo to reszta będzie miała kółko plecy wtedy, nie? Nie, ja wtedy bym zwolnił i poczekasz, czas się skończy. A to nie, to nawet jak zdąży serwis, to mi tak się czas skończy, ja nie zdążę przejechać. Więc tak będę miał najwyżej kółko w plecy. Więc mi to już jest obojętne. Ja jadę na 6 i zmieniam w połowie biegu. W połowie zakresu. Widzę, na bogato. Czyli magnisz taktyki. To już mamy dwóch takich. Nie, i tak nie mam z kim walczyć, więc... A wolę dojechać. Ja mam 1,64, także... To mało, mało. Ja jestem szósty w ogóle, nie? 12 sekund ostatni byłem. Jestem szósty, także musiałem coś zrobić. My się z Rudym wymieniamy, błąd za błąd. Nie ma miękkiej gry. Zjedziemy do pit stopu. Tak, Szymon zmienia miękkie, jebie z klasa z lopła. A właśnie, pasa złapa, przydał się punkcik. Kuźwa, jakie to pazerne wszystko. Boże, nic nie dadzą, nic nie zostawią. Tak, po raz pierwszy ostatnio oddał chyba w tym Project Carcie. Oddałem, tak. Na ostatnim okrążeniu zgarnąłeś ten pasa złapa. Przedostatni. A, tak, na 24, no. Ślimak, jak będziesz komentował... PC2, to tam zwróć uwagę, jak wyjeżdżałem z boksów, bo tam takiego dzwona zaliczyłem na miękkich. O! 1,1. Jak zacząłem wczoraj komentować, to fajnie widać było, jak Niedzial mi zajeżdża drogę. No, mam na ostatnie ogrożenie paliwa. Jak to nie będzie ostatnie, to jest koniec. Będzie ostatnie. Będzie. Zostało mi to 22. Takie nieźle. 12 sekund byłem za ostatnim na pierwszym ogrożeniu, nie? Szósty teraz. A ty żeś odwalił gdzieś, żeś wpadł w pościsk czy coś? Czy? Nie, Nadzik mnie chyba popchnął. Będą kary. No trudno, no zdarza ja się. Ja byłem no. Już piąty po starcie z 12. Nawet mi się nie masz. Mogłaby być dobre punkty do swojego wyścigu, ale co zrobisz? Ale też wiesz, miał dobre punkty. Byłeś trzeci, szósty. No, mogło być chyba trzeci. Wiesz, nie może być za bardzo pazernym, jak mówi Wiktor. No. Nie byłem pazernym. No tak.
Zachłanny, kurwa. Kurwa, napis wielki na samochodzie z tyłu, don't push mi, kurwa, i też mnie puszczą. Bo to, nie, ale, ja ale on cię puszczał z boku, nie z tyłu. Dokładnie. Dokładnie. A z boku słuchaj, miałem don't kiss me. No to... Not your girlfriend. Też tego nie widziałeś? Nie, nie zdążyłem doczytać, wiesz, z boku nie no nie, bo on twój boyfriend, a nie girlfriend, więc wiesz. A mówi, że za mały litera, a... tylko są największe litery, chciałbym blisko popatrzeć. No, ja na te łezki się zapatrzyłem. My tu gadam i Rudy goni, a paliwo oszczędzam cały czas, także trzeba pocisnąć. No i koniec, nie no, będzie koniec, ale już na prostą startową wjechał. Tak. Także ciasno było. Poniżej 5 sekund. Bum. O, i jeszcze 2.03. Patrz, zgarnął. To patrzcie teraz, Quark, jaki ja robię czas. No właśnie już nie widzę, bo mam tabelę. No, to zobacz. I teraz patrzcie, co się pojawi, chłopie. 2.07. Error się pojawi. Ja na oparach się ścigam jeszcze z rybą, więc mam 0.3, a ryba jest sekundę za mną. No i Miki, kurde, nie dałeś rady. Dobra, dojechałem. Kurwa, normalnie. Ulala. Ósmy, słabo. Fajny wyścig. Jeden i drugi. Chujowy. Lepiej brakło paliwa chyba. Dobre było to, że było tak mocno oszczędzać. To było fajnie zrobione. Ja nie lubię tego oszczędzania całego, bez sensu to jest. Się jakby się zapierdalać po prostu. Dlatego nie mamy w PC2 tego, nie? Czy tam w AC. A tu jest, i tu jest spoko. Dlatego ja lubię Project Carsa, bo tam się nie oszczędza. Narzekasz jak zawsze. Ale w drugim sezonie PC2 strategia też będzie kluczowa. No i to jest piękne. To jakaś masakra. Nigdy na tych średnich tych autach nigdy nie już nie pojadę. Nie ma tragedii, powiem ci. Jest tragedia, nie mogę tu jechać, hamować, skręcać, nic. Okej, dziękuję wszystkim, którzy oglądali lub będą oglądać kiedykolwiek to nagranie. Potomny, chyba nie twoi. Dla potomnych. No, same here. Thanks all for watching. Wszystkich widzów moich oraz wszystkich kierowców.